Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Paulina, witam Was na kanale Mapa Skrapuje i dzisiaj przychodzę z bardzo miłą paczką, z bardzo miłą niespodzianką. Dostałam od Eni z kanału Eni kombinuje z papierami, czy ja to nitki, dostałam paczkę. Paczkę dostałam, ponieważ wysłałam jej kiedyś i kupiłam jej przy okazji, będąc w akcjonie, w sklepie Action. Wysłałam jej bloczek papierów i jakiś tam jeszcze atyciaczek i parę przydasi. No i Anitka chciała się zrewanżować i przysłała mi paczkę. I bardzo, bardzo dziękuję. Jestem ciekawa, co znajdę w środku. Wiem, że będą atyciaki. I zobaczymy, co jeszcze będzie. Ok, to ja może tak otworzę tą paczuszkę. W ogóle, słuchajcie, paczka przyszła w sobotę błyskawicznie. Otwieram paczkę. O, ja cię kręcę. Anita, ale normalnie zrobiłaś. Matko jedyna, kwiaty. Kwiaty ręcznie robione. To są te z tych... To są kwiaty z wykrojników stempli i z takich moldów, których już nie kupię, bo ich nie ma w sprzedaży. I teraz nie mogę sobie przypomnieć, jak one się nazywają. Jak dam radę, to włączę to robiąc filmik. Namiot. A może zaczekać chwilkę? Mama nagra filmik i zaraz nakleimy namiot, co? Prześliczne kwiaty. Nie widziałam nigdy. O, widzicie logo. Logo Anity. Ja wezmę może tą paczkę tu i będę pokazywała. Bardzo ładnie zapakowane, przecudnie to wygląda. Gdzie to wiem, jak się ustawić? Prześlicznie, bardzo ładny dziurkacz. No nie wytrzymam, ja to otwieram. O kurczę. Jakie bogactwo kwiatów. Ja teraz tego nie będę używała, bo mi, słuchajcie, szkoda. Ja wezmę, może wyjmę parę. O kurczę, macie dwie warstwy. Każdy płatek jest nastemplowany, wycięty wykrojnikiem i jeszcze wytłoczony w tym moldzie. Tak to sobie wyobrażam. Dodany ma środeczek i tu jest posklejany. No prześliczne to jest. No, jak ja sobie już pomyślałam, że może bym sobie kiedyś jakiś jeden zestaw kupiła, to już ich nie ma, bo nie ma ich w produkcji. Jeszcze wyjmę jedno. Jak ty to połączyłaś? A to jest przyklejone. Wiecie, ja sobie od razu patrzę, jak to jest zrobione. Jak ja bym może kiedyś jakieś kwiatki zrobiła, to też się podzielę. I piękne fioletowe. To jest kolor, który Anitka lubi. No prześliczne. Mamy chyba trzy wielkości. Tak, albo cztery nawet jest dwa. Bardzo Ci dziękuję. Ja, wiecie co, ręcznie, już tu krzywo chyba jestem, ręcznie zrobione rzeczy, ale kwiaty to w ogóle jest coś, mistrzostwo świata dla mnie. Ja wiem, jestem świadoma i wiem, ile czasu to wymaga, żeby przygotować taki zestaw prześliczny. Naprawdę. Dobra. Aha, Wikusiu, możesz tak, misia układasz, tak? O właśnie, tam są puzzle. A Wikunia dostała od cioci Ani taką książeczkę, że jedziemy z misiem na biwak. Super. I tu jeszcze chciałam powiedzieć, bo każda, no nie wiem czy każda, ale skraperki często to opakowania wykorzystują, a jak się czymś obdarowują, to widzicie, nawet zapięcie jest potem przydasiem. Tak jest. Piękna gwiazdka, spinacz. W kształcie gwiazdki. Nie, bo tu mi się... Dobrze, ja to potem ładnie będę zapinała. Dostałam karteczkę. Have a great day. Embosowany napis na czarnej bazie z pszczółkami. Ja nie wiem, co to jest za kolekcja. Anitko, co to jest za papier? Albo moi drodzy, jeśli oglądacie, co to jest za papier? Ja sobie... nie wiem, z pszczółkami. Środek zachowam dla mnie.
Oczywiście, że przyda się przydadzą i jest radość. Tak, mamy ATC. Ja się cieszę też, na ATC będę miała danity. O, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Co ja dostałam tu od mojego dziecka? Mikusiu, znowu mamy taki chaotyczny filmik, co? Mogę pokazać? Dostałam... No, tu mama dostała karteczkę prześliczną. Popatrz, jakie kropeczki. I co tu są na... Co to są za owady? Pszczół. Pszczół? Tak, pszczółki. Pszczółki, no pewnie. Boże, ostrożnie, moje tło. Słuchajcie, mam... Nie... No dobra, nie gadam. ATC. Pojemnik na ATC. Torebeczka na ATC. Pszczela. I to jest taki papier... W ogóle nie wiem, co to za papiery są. Ale cieszę się, że nie wiem wszystkiego. Nie można wszystkiego wiedzieć. I to jest taka vintage'owa pszczółka, bym powiedziała. I ATC, słuchajcie. Mam ATC. Mam trzy ATC-ciaki. Czy wy to widzicie? Jeden mam ATC-ciak... temat, tytuł Lato. Tu widzę pozłacane... Nie wiem, czy to jest folia. Może nie będę się tak dobrze technicznie, słuchajcie, zastanawiać. Skrapki, ptaszki, wycinanki i z tyłu mamy lato, czerwiec tego roku. Tutaj mamy, o, jaki piękny, z kolei taki wiosenny ATC. Sonet słonie pierwiosnki ze złotą rameczką i mamy rysowania naturalnie. Tak. I tu mamy Eat, Craft, Sleep, Repeat. Czyli jedz, kraftuj, śpi i na nowo to samo. Z Big Shotem. Not extra, fajne. Z jajem, to jest z jajem i mamy tutaj narysowane, tak, narysowane taki ściek z odszycia, ściek maszynowy, mamy tutaj pół perełki, Big Shotik, chyba rysowany, o kurczę, szacun, moje, tak, mój tył, Światowy Dzień Scrapbookingu, bardzo dziękuję i to są z wykrojników, widzę trzy rodzaje wykrojników do ATC. Pięknie. I pojemnik na ATC. Super. Ja sobie to zostawię w tym. Albo nie, nie wiem jeszcze. O proszę. To będzie dla mojego dziecka, się poczęstuję. Tak, no żelki. Żelki są na topie. Żelki są. O jest. Słuchajcie, dostałam piękne zębatki, wycięte tak z HDF, z HDF-ki. Ja wiem, że to może nity wycina. Piękne. Słuchajcie, to jest fajne, to jest lekkie, czyli kartki nie obciąża. Pierwszy raz mam w ręku takie wycie... To jest takie lżejsze, myślę, HDF-ki. A może to jest jak całe? No dobra, nieważne. Super. Chcę robić męskie projekty, muszę widzieć. O, i taki chudziak, i takie duże, i mniejsze, super. I tego jest tu multum, ja nie wiem. Chyba mam zapas na długi czas. A to jest... O, proszę, a to... Przepraszam. Chciałam zrobić taki profesjonalny, wiecie, filmik. Na poważnie, żeby mi się nie trzęsło, żeby nie było odgłosów domowych, ale nagrywam to na spontanie. A to jest teraz tekturki, prawda? Bo ja myślałam, że tylko masz na HDF-kach, a to są tekturki. Co tam mi tak tupie? Kto mi tak tupie? No śliczne. Tego jest ogrom. Ja nie wiem, jak się to robi, ale tego jest ogrom. No i ja bardzo dziękuję. To ja się powinnam podzielić tym z kimś, naprawdę. I zrobić o męski projekt. Mam... O, ja. Listeczki. Wiki, patrz, jakie listeczki mama dostała.
Czy to mi się nagrywa? W ogóle za chwilę bateria się skończy. O, prześliczne. I to są listki, które teraz widzę, różne firmy mają. Przynajmniej no, teraz no, mają. I tego, jak to chcieć wycinać nożyczkami, to powodzenia. Te gałązki mi się tu zawsze odłamią. A tu mam wyciętą tekturkę i ekstra. Bardzo dziękuję. Mogę to sobie pokolorować. Mogę to sobie wyembosować. O, i takie delikutaski. Bardzo cięte. Dziękuję naprawdę. O, i takie. Czy mogę robić? Słucham. Bierzesz krzesełko? Dobra. A co tu się będzie działo? Naklejanie sadełka. Naklej, aha, będziesz oklejała. I jest. Kamion. Ale może te naklejki się nam potem przydadzą? Może tam są zadania i trzeba coś z nimi robić? I to są, te są inne jeszcze. Tu są kwiatuszki. I takie wzory sama wymyślałaś? Czy to się skądś bierze? Nie wiem, ale to jest na przykład taka trawa. Bardzo ładne, jakieś leśne. O, gdzie są tulipany? No nieważne, można użyć to w dowolny sposób. A to jest gałązeczka z, nie wiem czego, ale z białymi kwiatuszkami. Tu jest taka, no, przecudne. Będę miała do końca życia te tekturki. No dobra, odsunę to. Będziemy to tam składać, Wiki. Boże, tagi! Powiem Wam, to jest coś ekstra. Na tym można zrobić fajną kartkę, można... Wikuńku, tylko mi tu nie trzęść statywem, dobra? Wiki? Popatrz, jaki mama dostała tak pięknisty. Zobacz. Także karteczki, albo zawieszki, albo taką dekorację. Mamo, mogę to nakleić jedno? Na zdjęcie. No możesz nakleić, potem odkleimy. Mhm, tak, już mam zajęty. Mamy taki wzór, taki. A pokaż, jaki Ci mama dała wzór. Mama Ci dała... O, każdy jest inny. Mogę? Proszę. Już się dzieje. Anitka, już się dzieje. Rozumiesz? Tu już po prostu się... Ach, jakie zajączki. To jest też śliczne. Skarpeta. No, to ja mam chyba na ateciak. No, I'm sorry, no, będę może... No, prześliczne. Bardzo ładne. No, to jest za duże na atece, tak mi się wydaje. Chociaż, no nie, dobra, nie będę. Ale tu mam wielkość ATC. Dobrze, więc ja będę miała takie 3 ATC. I choinkę na kartkę. Dobra. Ojej, zobaczcie. Bazy na... bazy na shakery. Bazy na shakery. Raz, dwa, o. Bombka. Bardzo lubię shakery. Zobaczcie, super. Tylko docinam folijkę. Mogę to pomalować. Ekstra. I to jest, można sobie zrobić niższy shaker, ale myślę sobie, że nie będę robiła niższego. Czyli ja mogę już zacząć. Zresztą te święta w lipcu zamierzam zacząć, więc ja już zacznę. Bardzo Ci dziękuję. Skąd wiedziałaś, że chcę podziałać z projektami świątecznymi, bożonarodzeniowymi w lipcu? I tu mam od razu napisy. Oj, to nie będę wycinać, bo się boję, że się... Mi tu szkodzą. Album Magia Świąt. 3 sztuki. Bardzo ładne napisy z taką gwiazdką. I tu mam też napisy album i notes. Większy napis i mniejszy. Super. Ojejku. Czuć się gorąco trudno. Dobra. Moje dziecko tu po prostu książkę rozbraja. Jaki ażurek. To ja też, ja nie wiem, czy to też jest w Waszej produkcji. Czy to jest z jakiejś firmy? Nie mam pojęcia, bo ja nie rozpoznaję, żeby to było skądś. Piękne, ażurowe serce.
To bym wyembosowała i jako jakiś no, główny taki motyw na kartkę. Piękna serweta, koronka, koronkowa. I tu są takie serwetki też do kompozycji. Tu mam dwie sztuki. To mi trochę przypomina motyw tego dziurkacza znanego. O właśnie, zobaczcie. Nie, za kwiaty, kwiaty są. To jest coś nieocenionego, nie, bezcennego. Takie podobne. Podobne, no takie jakby inspirowane. Taki motyw. Serwetek i taki. Bardzo fajne. One mają około, aż z ciekawości, ja nie wiem skąd one są, więc ja wam nie powiem. Jakby się komuś spodobały i ktoś chciał takie pozyskać, 10,5 cm. Mają średnicę, tak przynajmniej zmierzyłam. I tu dostałam, słuchajcie, jakąś skrzyneczkę. Co to jest? O! Czy to jest to, co ja myślę? Nie wiem, czy to jest na ATC. Kurczę, wypas. No to jest wypas. Widzicie, że nie mam pojemnika na ATC? To jest wypas. Bardzo dziękuję. To jest coś świetnego. I skąd my to mamy? To jest super. Super, myślę, że to pomieści moją kolekcję ATC, ale to będę musiała takie mieć następne za jakiś czas. To jest ekstra, słuchajcie, jest zamykane, znaczy zobaczcie, zobaczcie i słyszcie, co ja mówię, słuchajcie, słuchajcie, tak mówię. Tu jest przegródka, żeby się tak całe nie zjeżdżały. Nie widziałam czegoś takiego. No, tak jak to u mnie, zaraz cały stół będzie po prostu za... zapełniony. No to... No dobra, to jest... Zrobiłaś mi niespodziankę. O, jeszcze jedna serwetka, już ją chyba widziałam. Już mi się zmieni w oczach dwoi i troi. Będę sobie to jeszcze oglądała za chwilę. To są kółeczka... nie wiem, też z jakiej kolekcji, ale takie w klimacie elfów. Elfy wróżki, takie fantazy. Tu mam kółeczka, których można użyć do kartek. Zegary, a to są mniejsze zegary, kwiaty. Secret of See You and Me. A to jest Craft O'Clocka, szkolna kolekcja. No tyle poznaję, reszty nie poznaję, bo Here and Now, super. Sówka. Tak? Słucham? Chcę pokleić, mamusiu. Chcesz pokleić? Co chcesz pokleić? Zobaczcie. I No to już pokleimy. Czekaj, słoneczko. Kaniuszy jest gdzie? A, i to pokazywa... Anitka, ty to pokazywałaś. Czy to jest ten najnowszy bloczek z dodatkami Mintaja? No chyba tak. Odsyłam was do filmiku jednego z ostatnich Anity. Ona pokazywała bloczki, a zakupy. A, i teraz mogę zobaczyć, nie miałam tego w ręku jeszcze. Fajna cegła. Dobrze, może nie będę tu przewracać tego. Mam presję, że moje dziecko... O, jaki mur. Mój fajny. Bajer. Dobra. Anitka, bardzo ci dziękuję. Dobrze, maminko, ale musimy to złożyć, wikuniu. Kochani, ja muszę lecieć już do mojego dziecka, tu kleić namiocik. O, czekaj, wikuniu, ja ci pomogę. Nie tak, bo nam się to nie tak zrobi. Ja ci pokażę, jak to... A jak ty to odkręciłaś? Tak. Kombinatorze, zakręć to, proszę. Spróbuj, ja zaraz ci pokażę, jak to się zamyka, bo to się klei w specjalny sposób, dobrze? No muszę kończyć, bo po prostu tu już... Zaczekaj, Wiktorka, nie wylewaj, bo to się inaczej robi. Sama się musi skupić. Już do ciebie idę, tylko się pożegnam, dobrze? Z moimi widzami. Kochani, jeszcze raz wam bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Anita, tobie bardzo dziękuję za wspaniałą paczkę. Proszę. O, dziecko, zobacz, co tu jest. Popatrz. Czy ty widzisz, co to jest? Poleciała po nożyczki.
Tu żelki. Żelki są super. I bardzo, bardzo dziękuję. Pudełko na ATC jest super, super ekstra. Kwiaty, wszystko jest super ekstra. Naprawdę, aż mi się miło zrobiło. Ja co ja powiem? Ja powiem tak, jak myślę sobie, że jak są, słuchajcie, igłazy w życiu i kamienie, które czasem musimy nieść, to też się trafią jakieś cukierki i słodziaki, które nam osładzają to niesienie. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Nie no, ja mam takie przesłanie. Ja zachęcam, żeby do dzielenia się tym, co tworzymy, do dzielenia się i wspierania tutaj, czy w takich małych środowiskach. I tyle powiem, bo się wzruszę. Pozdrawiam jeszcze raz. Pa, pa.